rozpoczęliśmy w naszej Izbie bezprecedensowe zmiany. Dokonała się całkowita zmiana pokoleniowa w Radzie Izby. Przyszli nowi młodzi ludzie. To pozwoliło otworzyć Izbie na całe środowisko biznesowe bialskie. Dzięki temu nasze spotkania, które organizujemy w nowej siedzibie Izby przy ulicy Brzeskiej 1, przyciąga i te merytoryczne, i towarzyskie, integracyjne, przyciągają wielu uczestników i cieszą się bardzo dużym powodzeniem. W czerwcu ubiegłego roku organizowaliśmy wspólnie z Akademią Bialską pierwszy Bialski Kongres Przedsiębiorczości. Proszę Państwa, nie boję się powiedzieć, że było to od wielu lat najważniejsze wydarzenie gospodarcze na naszym południowym Podlasiu. W czerwcu tego roku będziemy organizowali wspólnie z prezydentem miasta Biała Podlaska wydarzenie pod nazwą Dzień Przedsiębiorczości. Będzie to bardzo duże wydarzenie kulturalne, które umiejscowione będzie w Amfiteatrze Bialskim. Oba te wydarzenia, i kongres, i Dzień Przedsiębiorczości, są też znakomitą oprawą dla wręczania statuetek Nagrody Biznesowej i Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej. Ta nagroda cieszy się wyjątkowym prestiżem, ponieważ jest tutaj, na naszym terenie, jedyną nagrodą, która jest przyznawana za rzeczywiste sukcesy gospodarcze, a nie za wpłacenie opłaty PiS-owego. Te dwa wydarzenia, które Pan Prezes wspomniał, czyli pierwszy Kongres Przedsiębiorczości i Dzień Przedsiębiorczości, będziemy chcieli organizować co roku naprzemiennie. Czyli w tym roku będzie Dzień Przedsiębiorczości, za rok, mamy nadzieję, drugi Kongres Przedsiębiorczości. Te liczne przedsięwzięcia udało nam się zrealizować dzięki efektowi synergii, dzięki połączeniu tak zwanej młodości i doświadczeniu i mądrości w działaniu. Chciałabym też podkreślić, że Rada Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej działa całkowicie społecznie i bezinteresownie. Ponadto chcemy się trochę pochwalić. W roku 2022 przybyło do nas 12 nowych członków. Wielu z Państwa jest z nami. Dziękujemy za zaufanie, no ale mamy ambicje. Ambicją naszą w tym roku jest, aby liczba firm przekroczyła 100. Tak więc tu chcę zwrócić się do tych Państwa, którzy jeszcze do nas nie należą. Tutaj cytując słowa Ani z filmiku naszego promocyjnego, jeśli chcą Państwo zostać częścią naszej izbowej rodziny, to serdecznie do nas zapraszamy. Drugi karnawałowy bal przedsiębiorców Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej 2023 uważam za rozpoczęty. Tu zaczynają działalność gospodarczą i sporo z tutaj obecnych osób znam. W tej chwili pełnię funkcję rzecznika małych przedsiębiorców. I gdyby się Państwu zdarzyło, czego oczywiście nie życzę w nowym roku, jakaś przygoda z Urzędem Skarbowym, czy z ZUS-em, czy z innymi służbami, to służę Państwu pomocą. Mogę wstępować do postępowań administracyjnych na zasadzie prokuratora, a więc też takie mocne umocowanie. No i wielu przedsiębiorcom pomogłem, kiedy urzędnicy zapomnieli, że mają służyć społeczeństwu, a nie być opresyjni i służyć samemu sobie, albo jakiemuś wydomanemu interesowi budżetu państwa, bo budżet państwa będzie miał wtedy interes, kiedy będzie uczciwie, kiedy urzędnicy będą uczciwie przepisy interpretować. To tak na początek. Druga sprawa, tutaj Państwo prawie już macie 100 firm i też przyłączam się do tych życzeń, żeby tych firm było 100, a nawet 200, bo jedyna droga skutecznego dialogu z władzą, z każdą władzą, nie tylko z tą władzą, która jest teraz, to jest jedność, to jest to, że mówimy jednym głosem, bo nas politycy traktują jako grupę rozproszoną,
grupę, która nie mówi jednym głosem, która ma interesy każdy inne i tak też potem kształtują prawo, tak? Czyli nie konsultują tak jak w innych krajach, tylko wiedząc, że nie muszą o nas zabiegać, bo my i tak później reagujemy tak jak społeczeństwo, no zachowują się tak, się zachowują. W tej chwili mamy taką akcję, akcję związaną także z jednością naszego środowiska, która polega na tym, że powstał Komitet Obywatelski Ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Takie rozwiązanie działa w Niemczech od Bismarcka i się doskonale sprawdza. U nas wiecie, jest ryczałt, czy się zarobiło, czy się nie zarobiło, 1400 zł w tym roku trzeba zapłacić. To jest niezrozumiałe, bo w innych państwach Unii Europejskiej, a myślę, że i świata, czegoś takiego nie ma. Żeby państwo konfiskowało 100% owoców pracy no, dla tych małych firm. Pewnie to państwa aż tak mocno nie dotyczy, bo tutaj pewnie są troszkę większe firmy, firmy, które mają większe dochody, ale cała rzesza małych zakładów pracy, zakładów fryzjerskich, zakładów kosmetycznych, zakładów krawieckich, na bazarach, dzisiaj byłem w Białej Podlaskiej na bazarze, 50 podpisów w godzinę uzyskałem pod tym projektem, zresztą dzisiaj mam ze sobą leczuszkę i jak państwo będziecie chcieli podpisać się pod tą inicjatywą, to bardzo serdecznie zapraszam i będę wdzięczny. Więc komitet chce uzyskać zmianę przepisów, czyli podobnie jak w Niemczech przedsiębiorca może płacić składkę lub jej nie płacić, jak tak zdecyduje. No i musi zebrać 100 tysięcy podpisów. To też może pokazać, czyli my jesteśmy jako środowisko, mamy jeden wspólny interes, czy każdy, tak jak powiedziałem sobie, że w Eskrowie. Myślę, że się uda nam te 100 tysięcy podpisów zebrać, a ponieważ mamy teraz przed sobą taki okres dosyć szczególny, bo jak zaćmienie słońca na jednym obszarze zdarza się na 38 lat, to co 4 lata coś się wydarza też takiego szczególnego w Polsce, to znaczy rządzący zaczynają słuchać Polaków. Więc przedkładając przynajmniej 100 tysięcy podpisów, a daj Boże pół miliona, to przekonamy i może i tych, co rządzą i tych, co są w opozycji do tego, że jest to poważny problem, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Także chciałem państwa zachęcić do udziału w konferencji naukowej, którą jako Urząd Rzecznika będę organizował 6 i 7 marca na Akademii Miarskiej. No, mamy znamienitych gości, bo będzie Rzecznik Praw Obywatelskich, który będzie mówił o problemie spółki niemalże jednoosobowej. To taka dziwna interpretacja urzędników ZUS-u. Jeżeli państwo macie spółkę prawa handlowego i tam jest dwóch wspólników, to ustawa mówi, że przy dwóch wspólnikach nie musicie płacić składek na ubezpieczenie społeczne. No, przychodzi ZUS do was na kontrolę i mówi tak, jest dwóch wspólników, jeden ma 95%, drugi ma 5%, to uznajemy, że jest to spółka niemalże jednoosobowa. Widziałem takie decyzje, stawałem też w obronie przedsiębiorców, zainteresowałem Rzecznika Praw Obywatelskich, jak urząd w Polsce łamie zasadę Konstytucji dla Biznesu, która mówi, co nie jest zabronione, jest dozwolone. No i będzie pan rzecznik, profesor Wiącek na ten temat mówił. Będziemy mieli też pierwszą prezes Sądu Najwyższego, będzie mówił o skardze nadzwyczajnej, będziemy mieli rektora Szkoły Głównej Handlowej, prorektora UKSW i chyba z 8 profesorów, którzy będą poruszali problemy prawne, problemy prowadzenia działalności gospodarczej z różnych aspektów. Więc jeżeli państwo znajdziecie czas, to serdecznie zapraszam już na stronie rzecznika i można się zarejestrować, jest link do rejestracji. Jeżeli sami nie uważacie, że może tam to zbyt szczegółowe są problemy, to wyślijcie swoje służby księgowe, wyślijcie księgową albo biura rachunkowe, które są na terenie Białej Podlaskiej. Myślę, że tam warto będzie wziąć udział, bo będą te problemy, które was dotykają na co dzień. Będą też problemy z Polskim Ładem i inne.
jeszcze raz dziękując za zaproszenie. Polecam się wszystkim jako rzecznik. Jak przychodzi wniosek z Białej Podlaskiej, to moje służby wiedzą, że trzeba bardzo uważnie i szybko to ten wniosek załatwić, bo wiedzą skąd pochodzę i wiedzą, że jest na sercu leży mi rozwój żywej gorzości w naszym mieście, w naszym powiecie i w naszym regionie. Chcę bardzo pogratulować. Myślę, że mogę zrobić to w naszym wspólnym imieniu. Fantastycznych i wcale nie zaskakujących jako takie zdolności organizacyjnych naszych przedsiębiorców zgromadzonych w Bielsko-Podlaskiej Izbie Gospodarczej. Bo nie wiem, czy komukolwiek w Białej Podlaskiej udaje się zbierać na wspólnym świętowaniu karnawału tak zacne i reprezentatywne grono. Dziękuję bardzo, jestem zaszczycony, że również się w nim mogę dzisiaj wraz z małżonką znaleźć. Skoro to impreza Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, a biznes lubi konkret, to powiem w ten sposób. Dziś wieczorem konkret to chcemy się bawić, a nie słuchać przemówień, dlatego życzę wszystkim Państwu w nowym roku, żeby do Waszej przedsiębiorczej operatywności jak najmniej decydentów próbowało wpychać własny nos, udając, że potrafią i wiedzą lepiej od Was samych, jak Wasza własna aktywność na własne ryzyko podejmowana, własnym nakładem sił powinna zmierzać do wytyczonych przez Was celów. Ze swojej strony obiecuję, że jako prezydent miasta wciąż będę taką właśnie postawę starał się prezentować Państwu i sobie życzę, żeby równą starał się prezentować również organy stanowiące naszego